Hondurasu wjechaliśmy do Gwatemali i jesteśmy w drodze do miasta Antigua Guatemala. Na jednym z postojów oglądamy jaskrawo pomalowany autobus. Są to najczęściej stare autobusy szkolne sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zwane są Chicken Bus. Miasto leży w górzystym regionie środkowej Gwatemali. Górują nad nim trzy wulkany. To wulkan de Agua, czyli wulkan wody. Wznosi się na wysokość 3766 metrów. Jego krater niegdyś zajmowało jezioro. A to wulkan Acatenango oraz ciągle aktywny wulkan de Fuego, czyli wulkan ognia. Antigua Guatemala, zwana krótko Antigua, jest dawną stolicą hiszpańskich posiadłości kolonialnych w Ameryce Środkowej. Pełniła tę funkcję przez ponad 200 lat. Antigua została założona w 1543 roku, a jej rozkwit przypadł na drugą połowę XVIII wieku. Zamieszkiwało tu wówczas około 60 tysięcy osób. W 1773 roku miasto nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które doprowadziły do znacznych zniszczeń. Ówczesne hiszpańskie władze kolonialne postanowiły odbudować stolicę w nowym, bezpieczniejszym miejscu. Miasto ostatecznie podniosło się ze zniszczeń, choć nigdy nie nawiązało już do czasów swojej świetności. Zachował się charakterystyczny dla miast kolonialnych układ ulic, krzyżujących się pod kątem prostym. Ruiny świadczą o tragedii, jaka nawiedziła miasto w drugiej połowie XVIII wieku. W 1979 roku Antigua została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kolorowe domy to w większości zabytki architektury kolonialnej. Główne wejście na teren kościoła i klasztoru świętego Franciszka. Kościół i klasztor były wielokrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi. Franciszkanin, święty brat Piotr de Betancourt, który żył w XVII wieku, został kanonizowany w 2002 roku. Drzewo, które według tradycji zasadził brat Piotr. Na głównej fasadzie kościoła są spiralne kolumny zwane salomonowymi. We wnękach umieszczono figury świętych i zakonników. Wewnątrz jest sanktuarium i grób świętego brata Piotra, odwiedzany przez licznych pielgrzymów. Zrujnowana po trzęsieniach ziemi część klasztoru. Mur otaczający teren kościoła i klasztoru świętej Klary i brama wejściowa. Fragment fasady kościoła świętej Klary. Budowa została ukończona w 1734 roku, ale już po 39 latach kościół i klasztor zostały poważnie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi i pozostają do dziś w ruinie. Niestety w trakcie naszej wizyty cały kompleks był zamknięty i mogliśmy go obejrzeć tylko z zewnątrz. Na placyku naprzeciw klasztoru znajduje się publiczna pralnia.
szpital i przylegający do niego kościół dedykowany świętemu bratu Piotrowi, zbudowany przez dominikanów w 1663 roku. W budynku szpitala jest obecnie ośrodek socjalny służący jako schronisko dla osób starszych, leczący dzieci niedożywione, osoby niepełnosprawne, niewidome i chore psychicznie. Tu można zjeść świeżutki podpłomek prosto z blachy. Katedra parafii świętego Józefa. Budowę pierwszego kościoła w tym miejscu rozpoczęto już w 1545 roku. Rangę katedry kościół otrzymał w 1743 roku. Fasada katedry. Wnętrze ma dość surowy wystrój i nie wyróżnia się niczym szczególnym. Katastrofalne trzęsienie ziemi w 1773 roku poważnie zniszczyło katedrę. Jej ruiny nadal robią ogromne wrażenie. Fontanna Syren z 1737 roku na centralnym placu miasta. Pałac Miejski, siedziba władz gminy i miasta Antigua Guatemala. Charakterystyczny łuk z wieżą zegarową, zwany łukiem świętej Katarzyny. W głębi kopuła kościoła La Merced. Kościół La Merced z 1767 roku z dwiema dzwonnicami. W górnej części fasady umieszczono rzeźbę San Pedro Nolasco, założyciela zakonu mercedariuszy. Fontanna rybna z XVIII wieku w przyległym do kościoła klasztorze mercedariuszy, czyli zakonu Najświętszej Marii Panny Łaskawej. Zbudowano ją w kształcie lilii wodnej i ma 27 metrów średnicy. Dzwonnice i kopuła kościoła La Merced, a w tle wulkan de Agua. Gwatemala ma prawie 109 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy 17 milionów mieszkańców. Opuściliśmy starą stolicę Gwatemali i jedziemy do miasta Cicicastenango. Cicicastenango liczy około 72 tysięcy mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem kultury Majów z rozwiniętym tradycyjnym rzemiosłem. Nazwa miasta w języku miejscowych Indian oznacza miejsce otoczone pokrzywami. Czwartki i niedziele odbywa się tu największy targ w Gwatemali. Przy targowisku jest kościół świętego Tomasza z XVI wieku. Został wybudowany na miejscu zburzonej świątyni Majów. Do kościoła prowadzi 18 stopni odpowiadających 18 miesiącom kalendarza Majów.
na schodach kościoła sprzedawcy oferują kwiaty, kadzidła i świece. Można tu zakupić ręcznie tkane pledy, chusty, szale, skórzane torebki i tysiące innych produktów. Do targowiska przylega indiański cmentarz, który jest chyba najbardziej kolorowym cmentarzem na świecie. Nagrobki są malowane na intensywne kolory, zgodnie z kulturą i symboliką Majów. Ruszamy w drogę nad jezioro Atitlan. Nad jeziorem górują trzy wulkany. To wulkan Toliman, a za nim wulkan Atitlan. Obok wulkan San Pedro. Jezioro wypełnia wulkaniczną kalderę, leży na wysokości 1563 m i ma 130 km kwadratowych. Wulkan San Pedro ma 3020 metrów i jest wulkanem wygasłym. Wulkany Toliman i Atitlan. Wypłynęliśmy z przystani w miasteczku Panajachel i zmierzamy do miasteczka Santiago de Atitlan. Na łodzi towarzyszą nam miejscowe Indianki sprzedające wyroby lokalnego rzemiosła. Na dnie jeziora odkryto zatopioną osadę Majów nazwaną Samabaj i określaną mianem Majańskiej Atlantydy. Osada znajdowała się na wysepce położonej przed zboczami wulkanu Toliman, około 500 metrów od brzegu. Podnoszące się wody jeziora zatopiły budynki około 250 roku naszej ery. Teraz znajdują się 30 metrów pod lustrem wody. Dopływamy do Santiago de Atitlan, miasteczka leżącego między wulkanami Toliman i San Pedro. Mieszkają tu potomkowie Majów, którzy zachowali do dziś swój język i zwyczaje. Tradycyjny zawój na włosach, zwany tokoyal, powstaje przez owijanie wokół głowy długiej wstęgi materiału.
makieta prezentująca jezioro Atitlan i górujące nad nim trzy wulkany. Kościół parafialny wybudowany przez Franciszkanów w 1547 roku. Do kościoła prowadzą okrągłe kamienne schody. Kościół w Santiago de Atitlan, podobnie jak większość kościołów w małych gwatemalskich miejscowościach, jest skromnie urządzony. Wzdłuż ścian stoją wykonane z drewna figury świętych, ubranych w szaty wykonywane co rok przez miejscowe kobiety. Krótka przechadzka przez miasteczko w drodze powrotnej na przystań. Czeka nas jeszcze półgodzinny rejs powrotny do Panajachel i piękne widoki z pokładu łodzi. Zmierzamy teraz do stolicy kraju, która też nazywa się Gwatemala. Po drodze z okien autobusu mamy jeszcze okazję podziwiać piękne widoki na jezioro Atitlan i otaczające je wulkany. Pobyt w Gwatemala City rozpoczynamy od wizyty w kościele La Merced. Budowę kościoła ukończono w 1813 roku. Został zbudowany w stylu neoklasycznym, a w wystroju wnętrza dominuje barok.
Narodowy Pałac Kultury na Placu Konstytucji w historycznym centrum Gwatemali. Zgromadzono tu zbiory malarstwa i rzeźby. Organizowane są też różne działania artystyczne i wystawy czasowe. W przeszłości pałac był siedzibą prezydenta Gwatemali. Przy Placu Konstytucji znajduje się też katedra metropolitalna. Została wybudowana w stylu neoklasycznym. Jej konsekracja miała miejsce w 1815 roku. Nawa główna ma 84 metry długości i 18,5 metra wysokości. Wnętrze jest stosunkowo skromnie zdobione. Ołtarz z marmuru kararyjskiego. Na Placu Konstytucji często odbywają się różne manifestacje. Po wyjściu z katedry trafiliśmy na jedną z nich. Krótki spacer w okolicy Placu Konstytucji i Parku Centralnego kończy nasz pobyt w stolicy Gwatemali. Rankiem wyruszamy do Tikal. Po drodze zatrzymujemy się nad jeziorem Petén Itzá. Ma ono 99 km² i jest drugim co do wielkości w Gwatemali. Do jeziora wpływa kilka strumieni, ale nie ma ono odpływu powierzchniowego. Traci wodę przez parowanie. Wejście na tereny archeologiczne w Tikal. Makieta przedstawiająca obiekty i ich usytuowanie. Tikal leży w północnej Gwatemali, 30 km na północ od jeziora Petén Itzá. W 1979 roku stanowisko archeologiczne w Tikal wraz z otaczającym je parkiem narodowym zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ślady pierwszych budowli w Tikal pochodzą z około 300 roku przed naszą erą.
Od III do IX wieku naszej ery miasto było największym ośrodkiem Majów. W czasie największej świetności Tikal liczyło około 60 tysięcy mieszkańców, a tereny rolnicze wokół zamieszkiwało około 30 tysięcy osób. Wszyscy władcy Tikal pochodzili z jednej dynastii. Odnotowano ich 39. W IX wieku miasto zostało opuszczone, a ostatnia datowana stela pochodzi z 889 roku. Na terenie miasta odkryto 6 wysokich piramid schodkowych ze wzniesionymi na nich świątyniami. Ruiny miasta zostały odkryte pod koniec XVII wieku przez hiszpańskich misjonarzy. Przy wielkim placu znajduje się akropol centralny, na który składają się ruiny wielu budowli, przede wszystkim pałacowych. Powierzchnia centrum Tikal wynosi 16 km kwadratowych i znajduje się tu około 3000 różnych obiektów. Po wschodniej stronie Wielkiego Placu znajduje się Świątynia Pierwsza, zwana też Świątynią Wielkiego Jaguara. Na lewo od niej widać fragment Akropolu Północnego. Był on miejscem, gdzie chowano władców Tikal. Po zachodniej stronie Wielkiego Placu jest Świątynia Druga, zwana też Świątynią Masek. Widok na Akropol Północny z Akropolu Centralnego. W dole Wielki Plac. Na Akropolu Północnym świątynie wznoszono jedne na drugich w miarę kolejnych królewskich pochówków. Na Wielkim Placu potomkowie Majów odprawiają swoje religijne obrzędy. Świątynia Wielkiego Jaguara powstała około 730 roku i ma 45 metrów wysokości. Poza funkcją obrzędową pełniła też rolę grobowca jednego z władców Tikal. Świątynia Masek ma 38 metrów wysokości i schody o szerokości 10 metrów.
Na Akropolu Północnym są liczne stele upamiętniające władców Tikal. Duża maska stiukowa zdobiąca podbudowę świątyni 33. Jeszcze rzut oka na fragment Akropolu Centralnego i opuszczamy rejon Wielkiego Placu. Świątynia Piąta, która powstała około 700 roku, ma 59 metrów wysokości i schody o szerokości 20 metrów. Jako jedyna ma zaokrąglone narożniki, jej podstawa ma wymiary 36 na 51 metrów. Plac Siedmiu Świątyń. Linia Siedmiu Świątyń po wschodniej stronie placu. Tikal to także teren parku narodowego, więc spotyka się tu zwierzęta. To pajęcza małpa. Świątynia trzecia, zwana świątynią kapłana Jaguara o wysokości 55 metrów. Termitiera w spróchniałym pniu drzewa. Tę część ruin Tikal nazwano Zaginiony Świat. Jest tu piramida zaginionego świata z IV wieku o wysokości ponad 30 metrów ze schodami ze wszystkich czterech stron. Z tej strony można próbować wejść na piramidę zaginionego świata, ale okazuje się, że zejście wcale nie jest takie proste. W pobliżu piramidy trafiamy na tarantulę na pniu drzewa. To nocny pajęczak, więc mamy szczęście, że pojawił się w dziennym świetle. Tarantule są w rzeczywistości nieszkodliwe i będą atakować tylko wtedy, gdy same są zaatakowane. Ich ugryzienie można porównać z urządleniem przez pszczołę. Są chętni, by wejść w bliższy kontakt z tarantulą. Świątynia czwarta, zwana świątynią dwugłowego węża, ma 65 metrów wysokości i jest największą budowlą w Tikal. Dobudowanymi schodami wchodzimy na szczyt tej świątyni. Z górnej platformy można podziwiać rozległą panoramę lasu deszczowego i wystające ponad lasem świątynie. W tej scenerii George Lucas kręcił czwartą część Gwiezdnych Wojen zatytułowaną Nowa Nadzieja. Świątynia trzecia, dalej świątynia pierwsza, a za nią świątynia druga.
roślinożerny gryzoń Agouti oliwkowy. Stele i ołtarze u stóp piramidy w kompleksie Q. Na koniec pobytu w Tikal oglądamy zręcznościowe popisy pajęczej małpy. Na nocleg zatrzymujemy się we Flores, 60-tysięcznym mieście leżącym nad jeziorem Petén Itzá. Najstarsza część miasta leży na wyspie, która jest połączona z lądem krótką groblą. Widok z grobli na jezioro Petén Itzá. Miasto na wyspie było ostatnią ostoją cywilizacji Majów, podbitą przez Hiszpanów dopiero w 1697 roku. Rankiem przekroczyliśmy granicę między Gwatemalą i Belize i w drodze do ruin Sunantunich przeprawiamy się promem przez rzekę Mopan. Sunantunich to stanowisko archeologiczne cywilizacji Majów. Było ważnym ośrodkiem religijnym. W języku Majów oznacza kamienną kobietę. Większość budowli powstała między 670 a 750 rokiem naszej ery. Około 1000 roku ośrodek został opuszczony z bliżej nieznanych przyczyn. Największą budowlą w kompleksie jest piramida nazwana El Castillo. Ma około 40 metrów wysokości. Tworzy ją szereg tarasów leżących jeden nad drugim. Widok ze szczytu El Castillo. Ścisłe centrum Sunantunich zajmowało 2,5 km kwadratowego. Na tym obszarze było 6 placów otoczonych co najmniej 26 świątyniami, pałacami i innymi budynkami. Na ostatnim stopniu El Castillo znajdują się fryzy. Fryz przedstawia narodziny boga związanego z rodziną królewską i bogami stworzenia, a także drzewo życia rozciągające się od podziemi poprzez ziemię do niebios. Każda część fryzu jest oddzielona opaskami skręconych sznurów, które reprezentują zjawiska niebieskie. Kilometr stąd biegnie granica z Gwatemalą. Przepływamy tym samym ręcznie obsługiwanym promem, by udać się do Belize City, stolicy Belize. Miasto Belize zostało założone przez Brytyjczyków w XVII wieku. Obecnie liczy około 75 tysięcy mieszkańców. Muzeum historyczne ze zbiorami szkła, srebra i mebli.
anglikańska katedra świętego Jana Baptysty z 1820 roku. Została wybudowana z cegieł, które były używane jako balast na statkach. Klasyczna brytyjska skrzynka pocztowa w kształcie kolumny. Idziemy na krótki spacer po mieście. Państwo Belize liczy 23 tysiące km kwadratowych i jest zamieszkane przez 390 tysięcy osób. Wioska turystyczna Fort Street u ujścia Hallover Creek. Okolice Muzeum Morskiego. Most obrotowy z 1923 roku. Wodna taksówka Belize Express. Latarnia morska Baron Bliss o wysokości 16 metrów z 1885 roku. Rankiem szybką motorówką wypływamy na koralową wyspę Cay Colter. Wyspa leży 32 km od Belize City, ma 8 km długości i 1,5 km szerokości. Mieszka na niej około 2000 osób. Po wyspie nie jeżdżą samochody i nie ma na niej asfaltowych dróg. Kanał dzielący wyspę na dwie części. Rozmowa z wytwórcą biżuterii kończy nasz pobyt na wyspie i w Belize. Z Belize przejechaliśmy do Meksyku na wschodnie wybrzeże półwyspu Yucatan i zatrzymaliśmy się w dawnym mieście Majów, Tulum. Było ono otoczone murem i pełniło funkcję głównego portu dla miasta Majów-Koba, leżącego 43 km stąd.
fragment ruin miasta, w tle widoczna piramida El Castillo. Oddali świątynia zstępującego Boga, świątynia fresków. Tulum było jednym z ostatnich miast zbudowanych przez Majów. Okres od XIII do XV wieku był okresem jego świetności. El Castillo ma 7,5 metra wysokości. Tulum leży na 12-metrowym klifie. Stromy klif chronił miasto od strony morza. Świątynia Boga Wiatrów, która pełniła rolę wieży strażniczej u wejścia do zatoki. Od strony lądu miasto było chronione murem o wysokości od 3 do 5 metrów i o długości około 400 metrów. Naszą wycieczkę kończymy w Cancun dwudniowym wypoczynkiem po trudach podróży. Jako centrum turystyczne Cancun ma bardzo krótką historię. Pierwszy hotel otwarto tu w 1974 roku, a obecnie jest ich około 150. Hotel, w którym spędzimy 2 dni, oferuje doskonałe warunki do wypoczynku.
na plaży nad Morzem Karaibskim kończymy naszą 3-tygodniową podróż po Ameryce Środkowej.